Siemanko! Dzisiaj zamieniłam się w super szpiega. Będę szpiegować Jennę, ale mam też lornetkę i to właśnie ona pomoże mi w szpiegowaniu Jenny. Muszę się dowiedzieć, czego ona chce tutaj w naszym mieście, co ona chce tutaj zrobić, po co tu w ogóle przyszła. Dziś jestem sama, bo na pewno będzie wtedy mi łatwiej to wszystko robić. Jak pamiętacie, ona ostatnio uciekła tam, więc będę musiała się tam zbliżyć i ją szpiegować. Wydaje mi się, że zaraz ona gdzieś się tutaj pojawi. Idzie! Lornetka! Jest! To ona! Gdzie ona biegnie? Tak w biały dzień? Ona niczego się nie boi. Ale zobaczcie, też są pustki, no nikt na nią nie zwraca uwagi. Co ona ma zamiar zrobić? Gdzie ona idzie? O nie, dobra, do sklepu nie idzie. Muszę ją szpiegować, muszę się wszystkiego dowiedzieć. Gdzie ona idzie? Do fryzjera? Przecież tam nikogo nie ma. Co ona robi na tym komputerze? O co tu chodzi? Ona się strasznie dziwnie cieszy. Przecież ona nigdy nie była u tego fryzjera. Podejrzana sprawa. Wychodzi. O nie, muszę uważać. Muszę uważać. Do lodziarni idzie? Po co ona tam w lodziarni? I też idzie do komputera. Zobaczcie. Co ona robi? Co ona robi? Zaraz. Przecież Jenna jest hakerką. A jeśli ona hakuje nam komputery? Muszę się dowiedzieć, czy to naprawdę jest tak, jak myślę. No nie mówcie, że ona idzie do szpitala. Przecież nie wolno ruszać szpitala. Przecież w szpitalu są chore osoby, one potrzebują pomocy. Komputery tam są bardzo ważne. Na nią nie ma żadnych zabezpieczeń. Już zrobiła? Szybka jest, bardzo szybka. Tego się najbardziej obawiałam. W policji. Ona jest w policji. I teraz hakuje policyjne komputery. Nawet nikt na nią nie zwraca uwagi. Zobaczcie. Poczta. O nie. Ona odetnie, słuchajcie, nas od całego świata. Ona odetnie nas od całego świata. Coś kombinuje, coś robi. Ona coś tutaj robi. Coś rusza w tych listach. Okej, ona nie ma tutaj co za bardzo hakować, bo przecież nie ma tutaj takiego komputera. Coś tutaj tylko poklikała i jest chyba zadowolona z siebie. Ona będzie chciała uciekać. Ale nie wierzę. Ona na pewno się tutaj jeszcze pojawi. Przecież ona zhakowała nasze miasto, komputery w naszym mieście. Teraz się na koniec zajęła pocztą. Przecież żadne listy nie będą do nas docierać i my też nie będziemy mieli kontaktu. O nie, co z nią teraz zrobić? Co ona robi z tym boksem? A jeśli to bomba? Jeśli ona będzie chciała podłożyć bombę? Gdzie ona to niesie? Muszę sprawdzić, gdzie ona teraz pójdzie. Gdzie ona to niesie? To jest podejrzane. Ktoś ją zabrał na motor! Czy ona ma dom w naszym mieście? Naprawdę? A może ktoś jej udostępnił dom? I ktoś jest z nią w zmowie? Jak myślicie?